Jarka 00. Franka 00 4 z 26 dywizjonu. Proszę. No bardzo mnie to interesuje, bo wróciłem się na ciebie tutaj i powiem ci, że tak w porywach masz piąteczkę, ale bardzo buję tym sygnałem, także ta propagacja będzie się przesuwała, wiesz? I teraz ty będziesz chyba słyszał Polskę, choć bardzo mocno tutaj widzę sygnały u mnie na tym spektroskopie stacje polskie. Bardzo mocno jeszcze, mimo tego, że obrócony jestem na ciebie. Zobaczymy, co będzie dalej. No nie wiem, jak ty tam odbierasz. W najlepszym momencie miałeś piątkę u mnie, proszę. Słuchaj, ja tutaj dzisiaj rozmawiałem z kolegą 13 dywizjonu i on teraz tu jest na częstotliwości Delta Lima 4-4. Janusz, słuchaj, on nadaje z takiego samego radyjka jak ty. On tam wgrał do siebie stop, nowy stop. Ty wiesz, jak to radio wymiata z modulacją. Koniecznie musisz musimy pokombinować tą modulacją u ciebie, bo to po prostu jest tak, jakbyś miał kompletnie inne radio. No, a już jest film u mnie na YouTubie, tak dla twojej informacji. Prawdopodobnie już się przeszedł, bo kiedyś wcześniej wstawiałem jeden. Szybciutko sprawdzę. Już ci mówię. Tak, 13 Delta Lima 44 Janek z Wolfsburga, ICOM 7000. Zobacz, jak ja go tu słyszę z tego radia, z oryginalnego mikrofonu. No masakra, Jarek, proszę do ciebie. No Jarku, pozdrawiam tutaj serdecznie. No kurczę, widzisz, masz takie same radyjko jak ja. Musisz sobie wbić nowy software, to znaczy nowe oprogramowanie i wtedy zresetujesz radyjko i naprawdę będziesz miał taką modulację jak ja. Ja mam tutaj na mikrofonie 30% głośności i tylko jest 8% kompresji. Roger? Dziękuję za mikrofon. Jarku, słuchaj, jeszcze jedna taka sprawa. A czy próbowałeś go już po prostu zresetować? No zgadza się, ja cię tutaj słyszę, no super, właśnie przez te filtry, tam jest 44 ustawienia na różnych filtrach, możesz sobie poustawiać, także tutaj mam was jakby przez telefon, tak super to idzie, ale mógłbyś spróbować resetować i wtedy zobaczyłbyś, że modulacja na pewno się poprawi, bo to jest nawet zalecone, co 3-4 miesiące po prostu zresetować twoje radyjko. Pozdrawiam tutaj Janka i Jarka. Mam nadzieję, że Jarek mnie jeszcze odebrał. Jeśli nie, to Janku proszę, Jarek do ciebie.